Rysunek na tablecie versus rysunek tradycyjny. Zaczynamy od rysunku na tablecie. Wiele osób uważa, że rysowanie na tablecie to jak oszukiwanie w grze, co jest chyba największą obelgą dla wszystkich tabletowych artystów. Przez te wszystkie TikToki, gdzie twórcy rysują za jednym pociągnięciem pół rysunku, zapomina się o jednym bardzo ważnym fakcie. Te pędzle najpierw trzeba umieć zrobić. Czy przyspieszają one pracę? Oczywiście. Jednak czy to sprawia, że rysowanie jest nagle banalnie proste? Wręcz przeciwnie, powiedziałbym nawet, że większe możliwości wymagają większego skilla. Pracowałem na tablecie z Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, a to jest efekt końcowy.